Wśród wielu komentatorów, publicystów, ekspertów, którzy zajmują się analizą konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, panuje pogląd, że agresja Federacji Rosyjskiej jest wynikiem rosyjskiego imperializmu. Panuje także pogląd, iż ten konflikt rosyjsko-ukraiński, czy ta wojna rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Wojna rosyjsko-ukraińska wcale nie rozpoczęła się w ubiegłym roku, rozpoczęła się w 2014, a jej geneza, jej przyczyny są znacznie znacznie starsze. I warto przyjrzeć się także poglądom tych ekspertów, tych komentatorów, tych profesorów na Zachodzie, którzy nie podzielają tej narracji, która panuje obecnie w polskich mediach głównego nurtu. Jednym z takich najwybitniejszych profesorów stosunków międzynarodowych ze Stanów Zjednoczonych, który nie godzi się na taką narrację, jest profesor John Mearsheimer. Jest to twórca teorii realizmu ofensywnego w teorii stosunków międzynarodowych. Postać niezwykle wpływowa, jeśli chodzi o amerykańską politologię, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe. Myślenie geopolityczne, myślenie strategiczne. Jest to człowiek, który napisał książkę pod tytułem Wielkie Złudzenie. Książka przetłumaczona także na język polski. Która w sposób niezwykle ciekawy pokazuje zupełnie inne, inną stronę konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Co więcej, profesor John Mearsheimer pokazuje, iż przyczyna. Wojny rosyjsko-ukraińskiej wcale nie tkwi tylko i wyłącznie w dążeniach, w dążeniach takich powiedzielibyśmy mocarstwowych czy neoimperialnych Federacji Rosyjskiej, ale została sprowokowana, zdaniem Mirschejmera, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki. I myślę, że warto przyjrzeć się argumentom profesora Johna Miersheimera, aby lepiej zrozumieć ten trwający już tak długo konflikt. I warto zacząć od samego, od samego początku. Miersheimer stawia bardzo twarde tezy. Mówi, że trzy czynniki wpłynęły w sposób absolutnie decydujący na zaognienie się relacji między Moskwą a Kijowem. Po pierwsze, jest to rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschód, po drugie rozszerzenie Unii Europejskiej i po trzecie finansowanie przez Stany Zjednoczone kolorowej rewolucji na Ukrainie. Te trzy czynniki, splot tych trzech, trzech czynników oraz czwarty bardzo istotny, jakim jest ochrona hegemonii liberalnej przez Stany Zjednoczone. Próba już takiej rozpaczliwej, powiedzielibyśmy dzisiaj, ochrony liberalnej hegemonii przez Stany Zjednoczone, wpłynęły na decyzje, decyzje ostatnich, ostatnich lat, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, politykę obronną Federacji Rosyjskiej. Spójrzmy na kwestię rozszerzenia NATO. Tutaj Mierszheimer zwraca uwagę na trzy takie bardzo ważne wydarzenia. Po pierwsze. Rok 1999, czyli pierwsze takie duże rozszerzenie NATO na wschód o Polskę, Czechy i Węgry. Następnie rok 2004 i to już jest znacznie większe rozszerzenie o kolejnych siedmiu członków. No i wreszcie kluczowy, bardzo przełomowy szczyt NATO w Bukareszcie, gdzie padła propozycja dla. Ukrainy i Gruzji, jeśli chodzi o członkostwo w NATO. I tutaj Mierszajmer zwraca uwagę, że to było przelanie tej przysłowiowej czary goryczy, że to było prze, przejście tego Rubikonu, przejście tej krytycznej granicy, jeśli chodzi o strefy wpływów w Eurazji czy w, w Europie. W tym kontekście warto także przywołać tutaj rok 1997 i. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Paryżu, gdzie doszło do spotkania także wysokich rangą przedstawicieli Federacji Rosyjskiej z właśnie przedstawicielami państw członkowskich NATO doszło do podpisania umowy NATO Rosja, a zresztą samą Federację Rosyjską reprezentował nie kto inny jak prezydent tego państwa, ówczesny prezydent Borys Jelcyn. Padła tam jasna deklaracja, że NATO nie będzie rozmieszczać broni jądrowej na terytorium nowych członków, na terytorium tych państw, które przystąpiły do NATO po roku 1997. Natomiast warto także tutaj zwrócić uwagę na bardzo, ale to bardzo nerwową reakcję Federacji Rosyjskiej na bombardowania Jugosławii przez NATO. Te bombardowania nie miały podstaw prawnych tak naprawdę pretekstem do nich była tak zwana zbrodnia Wraczaku, jak się okazało z niezależnych śledztw. To, 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 były, to była tak naprawdę, to nie była zbrodnia ludobójstwa. Doszło tam do operacji antyterrorystycznej, do, do przekroczenia uprawnień przez policjantów serbskich, ale na pewno nie do zbrodni ludobójstwa. Faktem jest, że w wyniku bombardowań Jugosławii zginęło ponad 2000 cywilów, z tego wiele, wiele dzieci, kobiet. Bombardowane były żłobki, przedszkola. Infrastruktura cywilna, elektrownie elektrociepłownie, samoloty, pociągi, przepraszam, autobusy, pociągi. No tutaj, tak naprawdę, było to bardzo silne wtargnięcie w ten porządek europejski przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników, które nie zostało zaakceptowane przez Federację Rosyjską, która bardzo mocno stała na stanowisku policentryzacji świata, na stanowisku tego, że każdy państwo ma prawo do rozwijania się swoją własną drogą, a próba narzucania siłą modelu zachodniego, tak jak robiły to Stany Zjednoczone po roku 1991, jest niezgodna z prawem międzynarodowym Niezgodna z porządkiem międzynarodowym. I w odpowiedzi na te plany rozszerzenia NATO, właśnie na wschód, jak pisze John Mearsheimer, Rosja postanowiła. Podjąć bardzo aktywne działania, jeśli chodzi o wypchnięcie wpływów amerykańskich, jeśli chodzi o wycią w ogóle wypchnięcie Stanów Zjednoczonych ze swojego takiego bardzo wrażliwego podbrzusza, można w ten sposób to określić. No i cała wojna rosyjsko-gruzińska, ta pięciodniowa z 2008 roku, była tego potwierdzeniem. Zresztą samo powstanie państwa Kosowo, które oderwało się od Serbii, i no jakby. Miało łatwiej, jeśli chodzi o stworzenie tego, tej samodzielności, mając parasol, parasol NATO, było pewnego rodzaju precedensem, czyli stworzenia właśnie takiego separatyzmu w, w Europie. No i to wykorzystali także Rosjanie, wykorzystali to, że Stany Zjednoczone prowadziły taką, a nie inną politykę, tak politykę agresywną, odciągania określonego regionu od. Państwa Macierzystego, jeżeli chodzi o Kosowo, wykorzystali to na, na Kaukazie Południowym, chodzi o kosetię południową i Abchazję. No ale także trzeba przypomnieć tutaj inne działania, które były podejmowane także przez, przez Unię Europejską, właśnie i tak zwany kolektywny, kolektywny zachód. Jeśli chodzi o na przykład Unię Europejską, warto tutaj przypomnieć Partnerstwo Wschodnie, które zostało zainaugurowane. W 2009 roku zostało to również bardzo negatywnie odczytane przez Rosję jako próba ingerencji w rosyjską, w rosyjską przestrzeń, w rosyjskie, rosyjską strefę wpływów. No i szereg tych czynników, które później doprowadziły do stworzenia tak kolorowej rewolucji, również był naturalną konsekwencją tego rozszerzania wpływów amerykańskich w Europie. Wiktoria Nuland, wysoki urzędnik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, przyznała pod koniec 2013 roku, że Waszyngton przekazał ponad 5 miliardów dolarów na przygotowanie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. To wszystko, co obserwowaliśmy w latach 2004-2005, 2013-2014, czyli te głębokie przemiany społeczne, te taką, powiedzielibyśmy, rewolucję w dużej mierze niezbrojną, która odbyła się na, na Ukrainie. Skończyła się zamachem stanu w lutym 2014 roku, no ale przez ten czas 2004-2005, mam na myśli kolorową rewolucję, Euromajdan pod koniec 2013 roku widzieliśmy bardzo mocno działania, które były, które były oparte na, na metodach, na metodach tzw. rewolucji niezbrojnej, na metodach właśnie tych kolorowych Rewolucji, które tak świetnie opisał amerykański profesor Gene Sharp. Z kolei, już profesor Miersheimer wskazuje na to, że Cała ta próba obalenia rządów Wiktora Janukowycza i zakończona 22 lutego 2014 roku zamachem stanu, puczem, który obalił jego, jego władzę i wprowadził rządy, które były nieuznawane faktycznie przez, przez Federację Rosyjską, było takim absolutnie punktem przełomowym w najnowszej historii Europy. Miersheimer podkreśla, że. Bez wpływów zachodnich, bez wsparcia zachodniego, militarnego, jeśli, jeśli chodzi o pewien parasol bezpie, bezpieczeństwa, który był roztaczany w tej części Europy, mam na myśli chociażby koncepcję, koncepcję tak zwanej tarczy antyrakietowej, czy wsparcia potężnego finansowego dla ruchów opozycyjnych na, na Ukrainie, nie doszłoby do. Właśnie tego, tego przełomu wewnątrzpolitycznego na Ukrainie, który pociągnął za sobą oczywiście także ten kryzys, który jest określany w literaturze mianem kryzysu krymskiego. Pojawienie się tzw. zielonych ludzików na Krymie, a następnie zorganizowanie referendum w dniu 16 marca 2014 roku i przyłączenie Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej było, zdaniem amerykańskiego politologa, bezpośrednią konsekwencją ingerowania. Przez Zachód, mieszania się przez Stany Zjednoczone wewnętrzne sprawy Ukrainy, w, w przestrzeń postsowiecką. I to też warto, warto podkreślić. Dalsza konsekwencja, czyli rozpoczęcie latem. 2014 roku działań w Donbasie i pojawienie się tam już żołnierzy rosyjskich z oznakami rozpoznawczymi było wejściem w kolejny, w kolejny etap tego konfliktu. Rosja, zdaniem amerykańskiego teoretyka stosunków międzynarodowych, nie mogła sobie pozwolić, patrząc na teorię realizmu w stosunkach międzynarodowych, na dalsze, dalszą ingerencję przez Stany Zjednoczone i jej sojuszników właśnie na, na Ukrainie. Zresztą także warto przywołać tutaj, postać profesora Zbigniewa Brzezińskiego, który w 1997 roku pisał na łamach swojej książki pod tytułem Wielka Szachownica, że, że Ukraina jest swego rodzaju stworzeniem geostrategicznym w tej części Europy i z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych będzie odgrywała niezwykle istotną rolę, jeśli chodzi o właśnie wywieranie nacisku na federację, na federację Rosyjską. Warto zwrócić uwagę, że te procesy, te procesy także rozszerzenia, nie tylko NATO, ale Unii Europejskiej, przypomnijmy sobie chociażby rok 2004, postępowały. Postępowały co więcej, Stany Zjednoczone zaczęły rozwijać coraz więcej, zdaniem profesora Johna Mirszheimera. Agresywnych koncepcji geopolitycznych, takich jak na przykład inicjatywa Trójmorza, skupiająca 12 państw, zainaugurowana w roku 2015. Tutaj oczywiście warto zwrócić uwagę, że nie chodzi tylko i wyłącznie o samą Federację Rosyjską, jeśli chodzi o te kwestie inicjatywy Trójmorza. Trzy lata przed, przed powstaniem Trójmorza, w roku 2012, została zainaugurowana. Inicjatywa 16 plus 1, inicjatywa współpracy gospodarczej, której spiritus mowens była Chińska Republika Ludowa. Już po przyłączeniu kilka lat później Grecji, ta inicjatywa 17 plus 1 no, zaczęła pełnić istotną rolę komunikacji strategicznej, komunikacji gospodarczej między Chinami a tą częścią Europy. To z kolei spowodowało, że Stany Zjednoczone poczuły się niezwykle zagrożone. Niezwykle zagrożone, ponieważ chińska inicjatywa jednego pasa, jednej drogi ogłoszona formalnie w listopadzie 2013 roku przez Xi Jinpinga tak naprawdę oznaczałaby jej zrealizowanie oznaczałoby wypełnienie się tej wizji brytyjskiego geopolityka, geografa Halforda Mackindera, który pisał, jeszcze na początku XX wieku, że to mocarstwo, które doprowadzi do zjednoczenia Eurazji, do połączenia strefy brzegowej i strefy centralnej kontynentu, no, będzie tak naprawdę rządzić światem, zdobędzie taką potęgę polityczną, gospodarczą, militarną, że będzie w stanie oddziaływać na Całym świecie. I to rzeczywiście, patrząc na rozmach, z jakim jest rozwijana inicjatywa nowego jedwabnego szlaku przez chińskie władze, widać, że powoduje to ogromną, taką nerwową reakcję Stanów Zjednoczonych, które od lat 2010-2011 zaczęły reorientować swoją strategię, zaczęły się reorientować na Indo-Pacyfik. To Azja Wschodnia, to Morze południowochińskie to szeroko pojęty Indo-Pacyfik, stały się kluczowe w strategii Stanów Zjednoczonych. Stąd patrząc na inicjatywę Trójmorza, warto brać pod uwagę nie tylko chęć ingerencji amerykańskiej w obszar postsowiecki i budowy tego, co dr George Friedman nazwał kordonem sanitarnym, ale także chęć przeciwdziałania wpływom chińskim. I teraz warto przyjrzeć się tej koncepcji, którą sformułował właśnie wspomniany przeze mnie amerykański strateg dr. George Friedman, były szef prywatnego ośrodka analitycznego, wywiadowczego Stratfor. George Friedman powiedział, że Stany Zjednoczone powinny stworzyć blok państw pod swoją egidą, który byłby swego rodzaju cytuję blokiem, byłby swego rodzaju. No, takim można by powiedzieć w, w przenośni szlabanem, jak to określił George Friedman, cytuję, kordonem sanitarnym. Użył zresztą tego określenia, które upowszechnił jeszcze w okresie międzywojennym Georges Clemenceau. Myślę, że tutaj warto kilka słów na ten temat powiedzieć, czym zdaniem Friedmana, czy wcześniej Clemenceau miałby być kordon sanitarny. Miałby być to taki blok, państw niezależnych, przynajmniej formalnie niezależnych, niepodległych, które jednak w swojej polityce zagranicznej, w swojej polityce bezpieczeństwa, polityce obronnej byłyby bardzo uległe wobec Stanów Zjednoczonych. Chodziło o to, aby wykorzystać te państwa, blok tych państw na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim i Bałtycko-Adriatyckim do wywierania nacisku z jednej strony na Niemcy, z drugiej strony na Rosję I w tym kontekście, patrząc na słowa George'a Friedmana, widać, że ta wizja się ziściła, czy właściwie realizuje się na naszych oczach, ponieważ tych 12 państw inicjatywy Trójmorza to nic innego właśnie jak ten. Jak ten blok wymieniany przez, przez amerykańskiego stratega. Ale to oczywiście nie wszystko. Warto zwrócić uwagę, że w koncepcji Trójmorza, która nawiązuje do idei federacyjnej Józefa Piłsudskiego, do tej idei stworzenia Polski o charakterze federacyjnym, która włączałaby terytoria dzisiejszych państw bałtyckich Białorusi, Ukrainy i tworzyła taki właśnie. Silny blok geopolityczny w tej części Europy, między Niemcami a Rosją. Warto także zwrócić uwagę, że koncepcja Międzymorza no, zawierała, zawierała w sobie ten obszar Białorusi i Ukrainy, którego nie zawiera już inicjatywa Trójmorza. Dlatego też Amerykanie, widząc duży potencjał w zakresie inicjatywy Trójmorza, widząc, że może być wykorzystywany ten blok, jeżeli chodzi o hamowanie pewnych. Nazwalibyśmy to apetytów niemieckich, rosyjskich czy chińskich, jeśli chodzi o rozszerzanie swojej strefy wpływu w tej części Europy. Zaczęli rozwijać czy dali pewien swój patronat geopolityczny nad nowymi inicjatywami, chociażby takimi jak Trójkąt Lubelski, skupiający Polskę, Litwę i Ukrainę. Zainaugurowany w roku 2020, na początku 2022 roku, odbył się drugi szczyt Trójkąta Lubelskiego. Widać, że Ukraina i Polska stanowią niezwykle istotne elementy z tej strategii, strategii polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, i z punktu widzenia tego, o czym mówi profesor John Mearsheimer, twórca Realizmu Ofensywnego, tutaj. Rosja tak naprawdę chcąc zachować swoją pozycję mocarstwową na świecie, prowadzi taką, a nie inną, taką właśnie a nie inną politykę. Absolutnie nie usprawiedliwiając tutaj polityki realizowanej przez Rosję, potępiając, Agresje w stosunkach międzynarodowych. Myślę, że warto przyglądać się także tym, tym komentarzom, tym analizom właśnie analityków, profesorów, doktorów zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, właśnie z innej perspektywy, abyśmy także lepiej zrozumieli te zależności, patrząc także nad politykę amerykańską ostatnich lat warto zwrócić uwagę na chęć przerwania współpracy niemiecko-rosyjskiej, która była bardzo mocno. Skupiona wokół spraw energetycznych, wokół spraw właśnie gospodarczych, ale też warto zwrócić uwagę, że to przecięcie tej współpracy, jeśli chodzi o Nord Stream 1 czy Nord Stream 2, wcale nie zniwelowało tutaj zagrożenia ze strony no, różnych takich wizji wydawałoby się niebezpiecznych dla, dla Europy. Mam na myśli przede wszystkim koncepcję energiwendę niemiecką, czyli koncepcję transformacji energetycznej, która dawałaby Niemcom ogromną przewagę nad innymi państwami. Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, że Niemcy dzisiaj bardzo... Mocno angażują się w koncepcję Europy federalnej, czyli w koncepcję desuwerenizacji państw narodowych, ograniczenia suwerenności państw narodowych i przekształcenia Unii Europejskiej z Europy Ojczyzn w jedno. Państwo europejskie o charakterze federacyjnym. To niezwykle niebezpieczne dla niepodległości i suwerenności państwa polskiego, bardzo niebezpieczna wizja, natomiast warto zwrócić uwagę, że trwająca od już prawie 9 lat wojna na Ukrainie przyspieszyła te działania na rzecz federalizacji Unii Europejskiej. I w kontekście gospodarczym warto zwrócić uwagę, że ta wojna przynosi korzyści nie tylko Rosji, która chce, zmiany architektury bezpieczeństwa europejskiego. Mam na myśli te propozycje Siergieja Ławrowa z 17 grudnia 2021 roku, ale także przynosi korzyści gospodarcze wynikające ze wzrostu cen chociażby gazu na rynkach międzynarodowych i te korzyści przynosi nie tylko Rosji, ale także Stanom Zjednoczonym, zresztą osłabienie gospodarcze Unii Europejskiej, osłabienie energetyczne Unii Europejskiej, kryzys migracyjny w Unii Europejskiej, to jest to, co niewątpliwie jest dzisiaj zbieżne i dla Stanów Zjednoczonych i dla Federacji Rosyjskiej. Warto mieć to na uwadze, podobnie jak fakt, że Trwająca wojna na Ukrainie jest niezwykłym okresem żniw dla przemysłów zbrojeniowych i to nie tylko rosyjskiego, ale także przemysłów zbrojeniowych zachodnich które Eksportują naprawdę ogromne ilości uzbrojenia, są w stanie te państwa zachodnie pozbywać się starego sprzętu ze swoich magazynów i zamawiać po prostu nowe uzbrojenie. Wojna to w historii zawsze był dobry biznes i warto patrzeć w ten sposób także na konflikty, na konflikty zbrojne. Mimo tej ogromnej ilości cierpień, tragedii ludności cywilnej, musimy sobie zdawać sprawę, że mocarstwa bardzo twardo realizują swoje Interesy i rzeczywistość naprawdę nie jest tutaj czarno-biała.